10-gramowa główka i to zajmie się... Zbrojkę musimy zrobić. Tak, tak, tak. Pewnie dwie, jedną tutaj i drugą tutaj, no, moim zdaniem. Często szczupaki atakują od głowy, z tego co Mateusz opowiadał, że w ogóle nie, że tam jak sandacz za ogonek, tylko dozbrajać często przy głowie, no, bo on atakuje od głowy, także... Dziesiątka i dwie dozbrojki. Tak, tak, i dwie dozbrojki i spoko, wydawało, że on zawsze od tyłu albo od spodu. No, z tego co właśnie rozmawiałem z chłopakami, no to jednak przy głowie atakuje. Taki duży to... Co ty to masz, Grzegorz? Co to mam? Dostaliśmy tutaj serię Fish Huntera od Mikado, tak? Do testów. Gość jest w porządku. Opowie coś o tej głowie. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy bardzo wdzięczni w ogóle firmie Mikado. O kurwa, ale głowę. I co, no jest nas sześciu. Mamy jedną głowę. To wybawić. Ale dużo. Na zmianę będziemy łowić. Będziemy jej używać na zmianę. Potknie się na kawałki, każdy coś dostanie. Tak. No. Taki chwilę. Także... Dziurka jest. To najważniejsze. I ciasna, ciasna. Ciasna jest. Ciasna. Zobaczymy, jak jej wszyscy użyjemy, czy taka będzie. Taka sama. Po tygodniu czy będzie taka sama. A teraz co? Śniadanie. Teraz śniadanie. Śniadanie. Co to jest? Jazik. Jazik. No, pierwsza ryba z lotu. Gratulacje. Ale Jaś, ty ja cię pierdzielę. Ale Jaś. Pierwszy Jaś w życiu jeszcze tak. Zobacz jaki Jaś. Ja pierdzielę, 50. No jak nic. Dobra, ładnie się ustawiać, zrobię zajebiste zdjęcie z nim. Weź go sobie, nie? Kurde, ale piękny. Złoty taki, nie? Muszę wypiąć, nie? Ale ja się rozumiem. Ale... Nie no, piękny. Piękny, złoty. No widziałeś. Gratulacje. Super. A już będzie chciał iść. Ale spokojnie, spokojnie. Sam pójdzie. Super Mateusz. Brawo, gratulacje. No od takiego Jazia zawsze. Brawo! No! O, to mi się no. Już się morda śmieje, to już najważniejsze. No, będzie. Skakał. Proszę. Weź go. Proszę cię bardzo. Daj go dojść. No jest pierwszy pajk. 4 metry niecałe. No. Jest pierwszy sztukol. 60 może będzie miała, nie? No ma. Pod 60. No brawo, elegancko. Fajnie. Weź go do wody. Czekaj. No, elegancko. Mały, no 80. Mały 80, Dawid, nie? No.
pierwszy. Mateusz miał nosa, żeby wpłynąć do tej zatoki. No i okazało się, że słusznie. 70. Pierwsza dzisiaj, bo już się zniechęcaliśmy. Dobra, chodź. Cztery okonie na zestawie śledziowym naraz. Ten wcześniejszy ładny był? 70. Opowiadasz. To ładnie. Mateusz, no. Będą pajki? Pewnie, że będą. Dzisiaj będą największe. Tego się trzymamy. Chyba lepszy, co? Jest. No go fair. Piękne.
Nie ruszaj, nie ruszaj. Ile miał? Piękny. Gratulacje. Pokaż go, Dawid. Ładny. Co ustaliliście? Który większy? Ustaliliśmy, że mój cięższy, twój dłuższy, tak. I taka no, wersja bardzo... Ale tak. Mówicie o rybach. Tak, tak, o rybach. Czyli... czyli Dawida będzie gdzieś ze 112... No. I pół? Nie, no 110. 110. Mój ma 101. I waga to będzie jak teraz? Mój będzie cięższy, 2-3 kilo na pewno. Mhm. Gruby, nie? No. Czyli ile taki może ważyć? Nie wiem, 11? No to niech będzie, mój 11, twój 10. No i ustalone. Podzielone. Ryby biorą, bardzo dobrze łowimy od pierwszego dnia. Tak. Kto łowi, ten łowi. Tak. Biorą na duże przynęty, no bardzo duże. No, Savage Gear, Mikado Fish Hunter, na damy. Co tam jeszcze biorą? Na dive'y. Na dive'y. No ogólnie rozmiar ma znaczenie, podobno nie ma, tutaj ma. Dzisiaj tą dużą rybę złowiłem na przynętę, która ma 35 cm, także no używam lekkich główek. No jest spoko. Co to za ryba, Rafał? Karaś. Został koniuszek. A na blaszkę. Musimy tam dojść.
przyjemne takie. Walczy, walczy. Спокойно. Да, чи ты же в этом нарушил? Ты же мано. Под плитку. Угу. Угу.